Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Inside Drifting. Dzisiaj, jak już zapowiadałem w poprzednim materiale, udaliśmy się na pole krakieru, aby przywrócić mu jeszcze większy połysk, pozbyć się wszelkich niedoskonałości i aby przed okolejeniem auta wyglądał po prostu świetnie. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy na miejscu, prace trwają od samego rana i pewnie potrwają do późnych godzin wieczornych, ale możecie mi wierzyć, że jest co robić, zresztą zobaczcie sami. Auto się poleruje, ja to zleciłem, gdyż nie za bardzo się tym znam, ale po wykonanej robocie widzę, że jest w dobrych rękach, tak więc jestem spokojny. Usuwamy te wszystkie niedoskonałości, które widać gołym okiem na lakierze, z myślą, żeby było po prostu troszeczkę lepiej, bo i tak koniec końców pójdą z naklejki i lakieru będzie widać naprawdę niewiele. Też poczyniliśmy najważniejszą z dotychczas dokonanych modyfikacji. Nakleiliśmy prawilną influencerską wlepę, o ile w ogóle tak można nas nazwać, pod kolor auta różowa. Jeszcze druga strona i będzie zacnie. Wreszcie ktoś może będzie wiedział, kim w ogóle jesteśmy. Wydaje się już być prawie gotowa, w aucie można się niemalże przeglądać. Myślę, że efekt końcowy będzie skręcał suty. Nie mogę się doczekać, ale nic tu po nas, tylko gadamy i troszeczkę przeszkadzamy. Tak więc przyjedziemy na sam koniec i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Właśnie dostałem telefon, że auto jest już do odbioru. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Troszkę to trwało, tak więc jestem ciekawy efektu. No to wchodzimy. O kurcze, czy to na pewno mój samochód? Przecież on się tak nigdy nie świecił. Nie, no nie wierzę, naprawdę. O, teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że się świeci. A przecież my i tak go okleimy naklejkami. No nie sądziłem, że taki efekt można uzyskać samą polerką. No jaram się przeokrutnie, aż żal nie wjeżdżać na miasto.
Odebraliśmy właśnie samochód po wykonanej pracy. Prezentuje się świetnie, aczkolwiek z ręką na sercu mówię, że no nie udało się usunąć wszystkich niedoskonałości, bo są tutaj takie niektóre paproszki dosyć mocno wtopione w lakier i z tym nic nie zrobimy. Aczkolwiek myślę, że jak na driftowóz, to i tak jest mega akceptowanie znośnie i przynajmniej nie będzie szkoda go tak obijać w parach. Po prostu wygląda dobrze, ale im dalej, tym lepiej. To już chyba wszystko. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie był to najdłuższy odcinek. Nie działo się w nim na więcej, ale nie chciałem pomijać żadnego etapu budowy auta. Lakier mamy już ogarnięty, naklejki będą gotowe lada moment i okleimy samochód, zobaczymy jego finalny wygląd, pokusimy się o premierę i ogólnie zrobimy dużo ciekawych rzeczy. Tymczasem ja zapraszam was do naszego Instagrama InstaDrifting, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No i co? My widzimy się wkrótce, do zobaczenia, cześć!